Na program zaprasza jego sponsor, właściciel piekarni gruzińskiej Szoti z Katowic. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. No witajcie kochani ludkowie, to Jeremi Grzączka. Mam dzisiaj do Was dwie dobre wiadomości. Do tych, którzy w Gruzji nigdy nie byli, żeby się po dzisiejszym odcinku zainspirowali. A ci, którzy tam już byli, to żeby se pospominali. Witam się z Katowic, z piekarni gruzińskiej o zagadkowej jeszcze do mnie nazwie Szoti. Jedno jest pewne, dzisiaj byda się uczyć kulać te wszystkie pyszności, a wonio przecudownie bez tuż skakuja. Dzisiejsze ważenie to będzie prawdziwe wyzwanie, ale pomoże mi w tym menadżerka, osoba kierująca tym miejscem, pani Daria Dyszy. Dzień dobry, witam. Dzień pięknie. Dobry. I jest oczywiście autentyczny Gruzin, prosto z Gruzji. Jak wasz zawód? Timur. Pan Timur, jak wasza familia? Esłandzia. Chyba nie powtórza. Kochani ludkowie, jedno jest pewne. Będziemy coś ważyć. Ważyć? Będziemy dzielać. Da, zaczynamy. No, zrozumiemy se, damy se radę, nie pani Dario? Damy radę. Damy radę. Najbardziej takie charakterystyczne pieczywo w Gruzji, jak się nazywa? Haczapuri. Haczapuri. Dzisiaj te haczapuri zrobimy. Będziemy robić aż w trzech smakach. Ale jeszcze nie zaczniemy, Szoti. Co to oznacza Szoti? Szoti to jest rodzaj chleba. To jest chleb na drożdżach i mące pszennej. Czy te ciasto, które będziemy robić do haczapuri, do wszystkich rodzajów jest takie same? Tak. Co potrzebujemy, żeby zrobić te nasze ciasto? Woda, ciepła woda. Ciepła woda. Ciepła woda, da. Naliłem. Pół litra. Tak. Kolka haczapuri jest tego? Na piąt. Na pięć haczapuri? Na piąt, da. 10 gram drożdż. 10 gram. Tak. To są drożdże suszone. Tak. Cukor, 30 gram. 30 gram? 30 gram to tak. Takie dwie łyżki, słuchajcie. Sol? I 15 gram sol. Okej, okay. 15 gramów tak. Soli. Tak, czas mi rozmieszałem. I teraz mąka? Czas mu da. Podumę troszkę, nie? Tak. Jeszcze troszkę? Tak. Dawaj. Już. Czyli nie robimy takiego zaczynu, tak jak. Nie tak jak u nas. To teraz musi porosnąć? Da, to już jeszcze trzeba 15 minut, żeby teraz lat jest. Na komnatną temperaturę. Wywnioskował, że pani Dario, że to teraz musi wszystko porosnąć. Na pół litra wody, tak. 70 dekam mąki, z tego wyjdzie 5 haczapuri. Tak, tak. Już mi rozmieszali, testa już gotowa, dodałem oleja. Kolka? 150 gram. Dużo? A to musi być olej, nie masło? To zachraniło miękko, sam testa, miękko. Żeby to było takie sprężyste, elastyczne. I teraz trzeba to połączyć. Jak pan Timur to wyrobi, to ja się spytam. Ciężko się współpracuje z autentycznymi Gruzinami? Nie, myślę, że czasem dogadujemy się intuicyjnie, ale finał jest dobry, także myślę, że nie jest źle. Czy Ślązacy tu w Katowicach pokochali te pieczywo gruzińskie, te wyroby? Czy się na razie przekonują? Ja myślę, że pieczywo gruzińskie robi się coraz bardziej popularne, tym bardziej, że zauważam Gruzinów, którzy przychodzą po wypieki. Czyli tych Gruzinów jest sporo w Katowicach na Śląsku. Tak, ale nie wiedziałam tego do momentu, kiedy nie zaczęłam tutaj pracować. To może my już jakieś fatrze będziemy robić, nie? Jakie będzie pierwsze? Jak się nazywa to pierwsze haczapuri? Pierwsze haczapuri to będzie imeruli z serem i ze szpinakiem. Mamy tu szpinak młody, świeży, nie może być mrożony. Nie, musi być świeży. Mamy tu twaróg, tego twarogu na 20 deko szpinaku. Półkostki, chyba styknie, tak. Nie? I do tego mozzarella. Sól, pieprz i to wszystko? Tak. Połówka tego twarogu, pani niech kruszy. W kobiecych rękach na pewno się to prędzej skruszy niż w chłopskich.
Ja przesiekam szpinak. Tak, kruki nada, już się pamięta. Czyli 15 minut teraz to ciasto odpoczywo. Tak. I 20 deko pójdzie też tej mozzarelli. Mozzarelli. Mogę to zsuć? Proszę. I siekamy, proszę. Do tego jakieś przyprawy idą? Czy sól, pieprz? Sól, pieprz i to wszystko. To wszystko. To dziennie sporo musicie takiego ciasta zrobić. W ciągu tygodnia wykorzystujemy około 60 kg mąki. Sporo. Ale jeszcze ludzie nie wiedzą, żeście tu są. A jak się dowiedzą, pani Dario, myślę, że zcieknie, nie? Wystarczy, tak. Pani Tymul, teraz dobre? Tak, czas dobry. Sól, pieprz? Dużo. Ciuciusio? Co? A pieprz? Teraz mi dają, zrobić ten. O czy tam dają pieprz? Aha. Wy nie dajecie? Nie, ale to się chyba nie zrobi. Z wersji polskiej zrobimy sobie takie łodrączki. Żeby było trochę pikanterii. Bo kuchnia gruzińska jest taka pikantna, nie? Pikda. Tak. Tak, nacinałem. Tak, jest dobrze. Fajne, mięciutkie, słuchajcie. Takie miachki. Się bliższy, elastyczne. No i teraz jest ten moment, że trzeba to wszystko przekulać. Trochę mąki. Nie za dużo. Nie za dużo? Takie bardzo, bardzo lekuśki jest to ciasto, nie? Nie klei się to? Nie. Nie. No i co teraz? Teraz odgotowuję już takie mieszki. 200 gramów i tam, a takie... Takie kulki? Tak, takie kulki. Kochani ludkowie, dzisiaj rączka gotuje, a właściwie statystuje. Tak. Dobra. I piją. I tyle, bo takie kulki. Czyli te kulki mają po około 100 gram. Tak. Taki większy krepel, słuchajcie. Ten jest bardzo elastyczny. To trzeba przykryć? Tak, zakrywa to. Zakrywam. To musi porosnąć, ja? Już dam 10 minut. 10? Tak. 10 minut to musi porosnąć. Po prostu ciasto musi na nowo, jak to przy drożdżowym, się dźwignąć. A, porosły, pięknie. Idealnie. To może jeszcze przygotuję ten farsz z tą miętą, nie? I tak, i wypieczemy to razem. Przesiekać ją? Tak. Ciekłomy. Timura, ja mogę pokruszyć ser? Proszę bardzo. Czyli do wszystkich tych farszów gruzińskich kruszy się twaróg i dowozie tartą mozzarella. Tak. Już, mogę? Już, proszę. Mozzarella. No i co? Trzeba to zagnieść? Albo łyżką. No to mistrzu, czyń powinność i kulej. Znacz się trio. Bułka. Delikatnie. I poprawiałem, da. Tak. Aha, czyli tak sobie po prostu doros. Będzie doros, testu. I trio. Szpinat. No, gdzie to? 120 gram. 120 gram farszu. Z tyłu, no tak. Da. Jak hinkali. Jak hinkali. To jest to samo. Precyzja, słuchajcie, wolne ruchy. Dychaj. Teraz zrobimy szpinat na pewno, da? Okej. Czyli to jest ukryte w środku. Mi się zawsze haczapuri kojarzyły właśnie z takim listkiem, taką łezką. A to te adżarskie takie jest. Adżarskie takie będzie, tak. Tak, adżarskie, no. Pieriłem szpinat. I zaś tyle samo? Tak. Wiecie, ja prawie nie dycham. Tak, zakłutaj. To sobie to chytamy. Muszę aż plemy chytać, słuchajcie, bo wiecie. I już. Da. I teraz będę robić adżarskie. Czas będziemy zrobić adżarskie. Chociaż polip adżarskie. Adżarskie to jest takie, że jest jajko sadzone w środku, ale białko jest ścięte, a żółtko jest płynne. I to nie jest lekko zrobić. Czy ja też mogę kulać? Czas robię. No to. Znaczy to. Spróbuję. Tak.
A prostagiłem. A ja się tu dziwię. Kleckomy, kleckomy. A ja teraz zrobię te ze szpinakiem. A pan Timur kątem oka zaglądą, dali klacko. Tak. I co tam musi iść teraz? Syr? Ja się z syrem, a wyższa szpinada. Znaczy biorą. A ja z szpinakiem się tu bawię. Chyba dość. Czyli dowo tej kejzy, tak podbóżnie. I teraz... Ja sobie tu idę tak pociągać, jakoś to tak szło. Tak. No. Jak hinkali prawie, że? Mhm. A żarskie już też prawie. A, to co, tak, taką łódeczkę skleić? Tak, tak, już da, da. Się użyje? Tyle raz rys. No, to już jak jest w domu, że tak. Pierwsze to fajnie robimy w łódeczkę, a potem robimy cesarskie cięcie na tym cieście, czyli nacinamy, żeby to się pięknie rozeszło. Potem robimy takie ruchy. Tak. A... I już my są w domu. Tak. I teraz już to pójdzie do pieca? Tak, daj na piecach. 220 stopni? Tak. Pieca 10 minut. 10 minut. Tak. No. I marzymy jajko. I złożymy jeszcze, już czas roztiagiwałem, szpinat. Czyli teraz trzeba to tak rozklackać, dobrze, tak, tak, to tak. Pomaga mu, nie? O, taką formę. Jeszcze to musi rosnąć, potem zaś to przyciskocie. Człowiek normalnie może zgłupieć, ale czekam efekt. Pani Timur może być? Tak, ja? Super. 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 Z tyłem to był narysku. Czyli też jest nacięcie? Tak. Taki krzyżyk i kółeczko. I marzy miłość, bo jest jajcem. I smarujemy jajcem, to tak. Już zrozumiał. Jeszcze pół dnia w tej gruzińskiej piekarni, pomału by dogodać, tak jak łoni. To co, piekiemy? Co, można robić na pieć. I tego nie trzeba smarować? Nie, smarować nie trzeba, nie. A tak po prostu, po mojemu, się domyślił, że jak to tak człowiek przycisko, to cały ten luft, kiedy się tam dostał, trzeba po prostu wycić. Okej. Okay. Ktoś kiedyś powiedział czeski film. Tu jest gruzińsko-czeski film. Pewnych rzeczy musimy się domyśleć. U was kuchnia na bogato. Tu, no da. Na bogato, w serce. Tak, jak było. Ale to już pan Marika. Tak. Oko mistrza. Ja tu widzę, że tu jest lekko taką. Wszystko będzie dobre. Będzie dobre, nie? Ja nie. No, się tego dobra, ja ostro, że ja. Okej, o. Jeszcze nacięcia. Tak. Ale samo ciasto jest bardzo ciekawe. Jest lekkie, jest fajne, pępniutkie takie, naprawdę. No i cały proces nie jest taki dosyć długi. Nie jest to długie, nie jest to trudne. Bez tego myślę, że jak jedno trochę żeście wywnioskowali i wydedukowali, co my tu dzisiaj robimy, to myślę, że poradzicie w domu sobie to zrobić. Tak. Mozzarella. Misternie to teraz układu wedle rantów. A sezamem kiedy? Teraz jeszcze musisz posypać. Tak. To co mamy z miętą, po wielku jeszcze sujemy. Musimy nasypać tutaj kunżut i syr na miantę. A na szpinak ser nie idzie? Na szpinak prosta, tak. Sote. Na szpinak się nie idzie. No to Jerzek, bardzo ciekawy, piękny ciasto rośnie. Ja problem na pieć. Jest dobrze. I przyszedł ten moment, że teraz bijemy jajko do naszego adżarskiego haczapuri. Oczywiście go trzeba wbić tak, żeby się nie rozwaliło, nie? Tak, to będzie jajko. A, trzeba zrobić rowek. Tak. Tu wonio, słuchajcie. I masło? Nie, masło
potem. Na koniec? Tak. I ja trzebałem napić. To już u nas gotowa. Już jest gotowe? Tak, szpinat, chaciapuri szpinat. Daria. Już. Tak. I ja trzebałem napić. To pan jest ciepna. I oto pomnóż. Tak, chaciapuri bałdziarski. I teraz masło. Masło, tak. Czyli na jedna końcówka, tak. Na drugą. Proszę. Już gotowe? Tak. Proszę. Tam jest chyba ze szpinakiem też. Tak, ze szpinak, a ze smiata. I tu do mety. Tak. A te adżarskie na środek, żeby było pięknie, nie? Smiata. Takie klepki. No i nasza perła. Jazda, nasza perełka. Słuchajcie, takie pyszności my tu machli. Einzmig w piekarni gruzińskiej. To co, jemy? Jemy. Mogę spróbować tego? Tak. Jeszcze mi powiedz, jak się to je. Mm-hmm. Czyli tu trzeba co? Tak, czas. Trzeba emu, energia, jak kusiać z wilka, emu nie da, tak, z palcami, rukami kusiać. Czas mieszałem, bo to wszystko, da. Tak dobrze? Tak, po całym? I to jest gotowe? Tak. Pychota. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. A naszym drugim daniem będą bakłażany, a właściwie rolatki z bakłażana będą robił w asyście naszego cudownego kucharza z Gruzji i pani Romany Banasiek ze Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani lubi kuchnię gruzińską? Tak, jak najbardziej. Polubiła pani, co? A jeszcze jak się ma takich kucharzy. Timur, to co będziemy robić? Bo jest tu granat, bakłażany, orzechy, to takie i kolendra. I kolendra, tak. Taki... My сегодня готовим грузинская национальная еда. Это є баклажани з горіхом. Вот. У нас на приготовлении сейчас есть соль, суанский соль, уцхосунели, хмелисунели, перец, чеснок, цибуля и колендра. Zrozumiał, że do bakłażanów potrzebujemy kolendra, cebula, dokładnie jedna, dwa ząbki czosnku, kolendry, pęczek, sól i trzy przyprawy, które mają w końcówce suneli, więc nie wiem, kaj suneli, ale w każdym razie to są gruzińskie przyprawy. Jest też granat, który chyba jest we wszystkich potrawach. No i orzechy włoskie, 30-40 beko tego tu będzie. To co, dzielimy się robotą? Tak. To może ja zrobię ten farsz do tych roladek. Tak, dali blender, no z blenderem. Okej, cebulka po krodzie, a te bakłażany to trzeba grubo? Okay. Nie grubo. Nie grubo? No to pokazuj. Dobra. Słuchajcie, ja okleję cebula, dzielimy się robotą. A panią będę dużo pytać. Pani Romano, jak to się stało, że wasze stowarzyszenie postanowiło otworzyć piekarnie gruzińskie? Generalnie nasze stowarzyszenie działa już od 18 lat. W różnych właściwie takich dziedzinach działamy, ale głównie jeśli chodzi o obszar ekonomii społecznej, tutaj realizujemy projekty unijne, to jest projekt Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie pomagamy tworzyć przedsiębiorstwa społeczne, które między innymi zatrudniają osoby bezrobotne i osoby niepełnosprawne. Gdzieś około 2 lat temu nasz pan prezes był w Gruzji i tam właśnie poznał... Zainspirował się. Tak, to miejsce, zainspirował się smakami Gruzji i postanowił przelać jakby te, czy gdzieś przekazać tą wiedzę nam tutaj w Polsce i podzielić się też właśnie z Polakami tymi smakami gruzińskimi. I stąd ten pomysł. Też zgłosili się do nas ludzie, którzy właśnie chcieli stworzyć takie przedsiębiorstwo społeczne. No i dlatego tutaj też jesteśmy w tej chwili. Pani Romano, przedsiębiorstwo społeczne to brzmi bardzo ciekawie, ale społecznie tu żaden nie pracuje. Czy pracuje? No nie, społecznie nie. Sama nazwa przedsiębiorstwa społecznego ma głównie jakby w swoim działaniu zatrudnianie osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami. No i też tutaj u nas pojawiają się imigranci, właśnie panowie z Gruzji,
i stąd idea samego przedsiębiorstwa społecznego. Wprowadzają koloryt. Tak. I dzielą się z nami przepisami. Mam pytanie, mistrzu. Wiele tych przypraw. Tu jest chili. Tak. Dużo? Mhm. Da. Jeszcze? Mhm. Jeszcze? Jeszcze. To będzie taki ruagore. To coś sunęli, to jest... To jest ucchosunęli. Ucchosunęli, czyli... Ucchosunęli, da. Słuchajcie, ja tu czuję curry. Tak. Czuję kozieradka. Mhm. I czuję trochę... Kolendry. Kolendry, jeszcze? Dawaj. Psy. Dużo. Nie dużo. A ja zawsze myślę, że i przewalę. To jest, nie wiem, co to jest. Melisuneli. Tak. Melisuneli to taka... przyprawa gruzińska. To przyprawa, tak. Słuchajcie, pamiętajcie, jak pójdziecie do sklepu, suneli. Magiczne słowo. I to coś? Słański sól. Pański sol? Tak. Zaś tu czuję kozieradka. No, to jest przyprawa, chyba, nie? Tak. I troszkę oleju. Troszkę oleju, no. I teraz mam to co, zblendować? Bo jakże kiedyś to, to było takie maźlate. No to, a te bakłażany trzeba zgrillować, nie? Bakłażany teraz trzeba było żarzyć. Czas na ćwią i żarzyć. Nagrzać. Tak. Nagrzać musimy, tak. Ale jeszcze musimy je chyba posypać solą, tak? Tak. Wtedy jak posolicie, one puszczają troszkę, bo one muszą być na tyle miękkie, żeby się fajnie swinęły. To może ja to blenduję. To robić to jest ciekawe. Z każdej strony. Bardzo zdrowe, bo orzechy są przez przezdrowe, nie? Timur, to co? Smażymy, nie? Smażymy, tak? Tak. Słuchajcie, to wcale nie pyrsko, a powodem tego jest właśnie to, że było to posolone. Przy okazji bakłażan jest doprawiony, będzie prędzej miękki. Bakłażany nam się usmażyły, potem nam fajnie wytęgły. W międzyczasie piekarnia żyje swoim życiem, tu się wszystko kulo robi, dzieje. I teraz Timurco, trzeba to skwinąć. Proszę bardzo, pasta gotowa. Na odcinku. Pijemy bakładzian. Tak, i nie trzeba żadnych wykłaczek, tak. Nie? Panie Romano, czy takie przekąski u was idzie dostać? Bo wiadomo, macie tu piękne, cudowne pieczywo gruzińskie, no ale o przekąskach my nic nie wspominali. Tak, oprócz wypieków gruzińskich można u nas również kupić na wynos właśnie taką typowo gruzińską potrawę, bakłażan z pastą orzechową i granatem. A kuchnia gruzińska jest bardzo bogata, także myślę, że dużo, dużo przed wami. Tak, tak, tak. Jeszcze mamy też swój punkt w Chorzowie, to jest bistro, w którym właśnie serwujemy na miejscu przepyszne chinkali, zarówno chinkali dla wegetarian i chinkali mięsne, jak również zupę, typową zupę gruzińską z mięsa wołowego harczu. Ale te chinkali wegańskie czy wegetariańskie, przecież chinkali jest z mięsem, to z czym ona jest w środku? Nie. Chinkali serwujemy zarówno z serem, z serem i czosnkiem, jak również chinkali z mięsem i z mięsem i z ziołami. Misternie to nasz kucharz robi, całą powierzchnia wypełnio. Ja ci pomogę, słuchaj. O, pora tych kuleczek granatu. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No powiem szczerze, wygląda to przepięknie, a wręcz cudownie. Nie ma wstydu. Pewnie tak samo smakuje. No to proszę bardzo. Timur. Kosztujemy. Kochani ludkowie, my już kosztujemy, a wszystko, co my dzisiaj rytowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. Bądźcie z nami na naszym Facebooku. No i odwiedzajcie piekarnię gruzińską w Katowicach, w Chorzowie. No to co, próbujemy, nie? Zapraszamy do Szoti. Siegar, bo trwa. Co znaczyło? Smacznego. Smacznego. Jakie to jest dobre. Rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel piekarni gruzińskiej Szoti z Katowic.